Świat wiele zawdzięcza Polakom. Niestety, często jesteśmy ignorowani w tych kwestiach. Wiele wynalazków, takich jak lampa naftowa, spinacze, wycieraczki samochodowe, a nawet kolorowa fotografia, to właśnie wymysły naszych rodaków. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 wynalazków Polaków, które zmieniły świat. Max Factor. Maksymilian Faktorowicz to mężczyzna polsko-żydowskiego pochodzenia, który urodził się w 1877 roku w Zduńskiej Woli. Jest to założyciel firmy Max Factor, która osiągnęła olbrzymi sukces na całym świecie. Jest on osobą, dzięki której dziewczyny oraz kobiety na całym świecie mogą dzisiaj bez problemu się malować. Maksymilian jako pierwszy włożył kosmetyki do tubek, nadał kształt szmince oraz wymyślił słowo make-up. Kamizelka kuloodporna. W dzisiejszym świecie ciężko sobie wyobrazić pracę policji, służb specjalnych oraz wojska bez kamizelki kuloodpornej. Wiedzieliście, że została wymyślona przez dwóch Polaków? Jana Szczepanika oraz Kazimierza Żeglenia. Ich wynalazek był wielkim światowym krokiem. Wielowarstwowa tkanina, która potrafiła zatrzymać kule przebijające nawet grube deski, po raz pierwszy została publicznie przedstawiona w 1901 roku na dziedzińcu wiedeńskiej pracowni Szczepanka w obecności wojska i władz. Co ciekawe, skuteczność kamizelki była testowana na Janie Szczepaniku, który ubrał kamizelkę i kazał oddać w nią strzał. Kamizelka spisała się bez problemu. Melex. Kto z Was chciałby się przejechać samochodzikiem golfowym? Ciężko sobie wyobrazić pola golfowe bez sprytnych, cicho sunących elektrycznych samochodzików. Wiele osób nawet nie wie o tym, że pierwszy Melex wyjechał z fabryki w Mielcu w 1971 roku. Największą sławę Melex zdobył w Stanach Zjednoczonych, gdzie najpierw podbił pola golfowe, a następnie wykorzystywany był jako mobilne stoiki z ciepłym jedzeniem. Hologramy. Mieczysław Wolfke był człowiekiem bardzo utalentowanym. Zajmował się on holografią, czyli techniką umożliwiającą trójwymiarowe przedstawienie obrazu. W 1920 roku Mieczysław przedstawił innowacyjną metodę tworzenia obrazów na płycie fotograficznej. Jednak do stworzenia trójwymiarowego obrazu klisza musiała zostać oświetlona światłem laserowym. 28 lat później Denis Gabor rozszerzył teorię polskiego naukowca i odbierając za to Nagrodę Nobla złożył hołd Mieczysławowi, wymieniając go jako pioniera holografii. Walkie-talkie. Sprzęt, który dla wielu z nas kojarzony jest z zabawką z dzieciństwa, odegrał ogromną rolę podczas II wojny światowej. Henryk Magnuski był polskim inżynierem, który w 1939 roku wylądował w Stanach Zjednoczonych. Niestety nie mógł wrócić do Polski, zmusił go do tego wybuch wojny. Został zatrudniony przez firmę, która dzisiaj jest znana pod nazwą Motorola. Rozpoczął on tam pracę nad przenośnym systemem komunikacyjnym dla amerykańskiej armii. W ten sposób powstało urządzenie SRC-300, jednak było ono dość nieporęczne. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tych wynalazkach. Wiedzieliście, że zostały wynalezione przez Polaków? Zostawcie suba, lajk oraz dzwoneczek, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!